Bo mi na przykład bardzo zależało na tym, żeby napisać dobrze egzamin gimnazjalny, żeby się dostać do dobrej szkoły, żeby mieć później dobrą pracę, żeby nie musieć występować na scenie. Ale trochę tam matka namieszała i zaczęła mnie ciągać po psychologach i mówić, że pomóżcie mu, on zginie. Ja musiałem cały czas na te pytania odpowiadać i dostałem lewe papiery. Ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Dopiero na egzaminie się dowiedziałem. Bo widzę, że wszystkim rozdają egzaminy z niebieską naklejką, a mi i koledze obok w ławce z zieloną. Już czułem w kościach, że moja przyszłość jest zagrożona. I nie bez powodu, bo otwieram pierwszą stronę i pierwsze pytanie brzmi: czym jest słoń? Czym jest słoń? A. Rybą. B. Ssakiem. Czy może C. Słońcem? Co tu się odpierdala w ogóle? Czy to jest egzamin gimnazjalny? Czy ja się dopiero uczę czytać? I się rozglądam po całej sali. Wszyscy się pocą. Nie dziwię się w ogóle. Widzę, że kolega nawet pierwszej strony nie otworzył. Dla niego już nie ma przyszłości. Ale ja patrzę przez okno i widzę słońce. Słońce. Kurwa, jakieś podchwytliwe to jest. Myślę sobie, nie zdam. Upierdolę na słoniu. Już miałem widok swoich rodziców, jak się dowiaduję. Nie wiedział, co to słoń, tak? Mi się tak we łbie zagotowało, że ja odpuściłem sobie to pytanie. Przeszedłem do drugiego i drugie pytanie było: ułóż poprawnej kolejności łańcuch pokarmowy. I było liść, stonka i barżant. Ja od razu podniosłem rękę i mówię: proszę pani, tutaj źle bakłażan jest napisany. Babę z kapci wyjebało. Ona nie wiedziała, jak się zachować. Ale podchodzi do mnie, patrzy, mówi: ty masz zielone? To pisz. Więc ja w 20 minut rozwiązałem ten egzamin. Tam podnoszę ręką i mówię: proszę pani, ja skończyłem, a dopiero skończyłem. Ja sobie tam na luzaczku wychodzę, widzę, że tam kolega przesłonił. Niech się bawi. I on mnie strasznie rozbawił, bo on po egzaminie do mnie podchodzi i się pyta: stary, co ty zaznaczyłeś przy tym słoniu? Ja mówię, że ssak. Kurwa. Wiedziałem, że podchwytliwe. I na koniec roku szkolnego czytamy razem listę wyników, patrzymy na niego, on miał 27 punktów na 100. Mówię: cudowny. Piękna przyszłość. Patrzymy na mnie, 19 także.